Jednym z nieco zapomnianych współcześnie sprzymierzeńców Adolfa Hitlera podczas II wojny światowej był Ante Pawelicz, chorwacki polityk, przywódca skrajnie prawicowego ugrupowania Ustaszy. Moje drogie, moi szanowni, witam Was serdecznie w najnowszym odcinku naszego cyklu dawno temu. Jestem oczywiście bardzo szczęśliwy z tego powodu, że jesteście z nami. Natomiast tych wszystkich, którzy nie zdążyli jeszcze zasubskrybować naszego kanału, gorąco do tego zachęcam, ale tym wszystkim, którzy to uczynili, kłaniam się pięknie i bardzo nisko. Jestem ciekawy wrażeń, jakie będziecie mieli po tym odcinku i już będę wyglądał Waszych komentarzy pod nim. Właśnie. Natomiast dzisiaj, no właśnie, poruszymy historię. Wydaje mi się, że nieco w niektórych kręgach zapomnianą, ale tylko w niektórych, bowiem będziemy znowu w okresie II wojny światowej, ale będziemy w kraju, który wielu z nas bardzo pozytywnie kojarzy, ponieważ jest to kraj, do którego dosyć. Tłumnie wyjeżdżamy podczas sezonu wakacyjnego. Mówię tutaj naturalnie o Chorwacji. Będziemy yy, przyglądywali się osobie która wtedy właśnie w Chorwacji rządziła. Rządziła bardzo twardą, bardzo brutalną i bardzo krwawą jak zobaczycie ręką. Mowa oczywiście o chorwackim dyktatorze, który to urodził się 14 lipca 1889 roku w miejscowości Bradina. Jest to mała wioska w pobliżu miasta Hadzici w Austro-Węgrzech. Oczywiście ówczesnych Austro-Węgrzech dzisiaj jest to terytorium Bośni i Hercegowiny. On na początku swojej drogi nie zapowiadał się jako człowiek bardzo skrajnie polityczny, bowiem no, udało mu się nawet dostać na uniwersytet w Zagrzebiu, gdzie studiował prawo, a nade wszystko w roku 1915 obronił doktorat. Następnie po swojej karierze naukowej zaczął pracę jako adwokat. No i moi drodzy, w tamtym czasie Ante Pavelić wstępuje do nacjonalistycznej chorwackiej partii Prawa. Jest to dosyć kontrowersyjna z dzisiejszego punktu widzenia partia. Pamiętajmy jednak zatem w jakich terenach dzisiaj Oczywiście podczas tego odcinka się znajdujemy. W jakich latach też się znajdujemy? Jesteśmy świeżo po podpisaniu Traktatu Wersalskiego, który, no, co tu dużo mówić, nieco zrewolucjonizował mapę geopolityczną Europy. W roku 1920 Pawełicz zostaje członkiem Rady Miejskiej Zagrzebia. No więc jest naprawdę Dosyć wysoko postawionym politykiem, jeżeli chodzi o struktury samorządowe. Przejdźmy zatem o krok dalej, ponieważ wspomnieć trzeba o tej rzeczonej już przeze mnie partii, o Chorwackiej Partii Pracy. Jej założenia programowe bardzo mocno wpisywały się w programy bliźniaczych ruchów, chociażby ruchu faszystowskiego we Włoszech, czy też Partii NSDAP w Niemczech. No więc sami już możecie wywnioskować, jakie poglądy mieli członkowie tej partii. Bardzo, ale to bardzo nacjonalistyczne. W 1927 roku Pawełicz został członkiem parlamentu i to jest kolejny milowy, powiedzielibyśmy, krok w jego politycznej karierze. Funkcję członka parlamentu sprawuje do roku 1929. Czyli w zasadzie no. Z dzisiejszej perspektywy niezbyt długo, bowiem nie całe dwa lata. Daje się wtedy poznać jako bardzo gorliwy, powiedzielibyśmy wręcz żarliwy przeciwnik królestwa Serbów. Chorwatów i Słoweńców, no i tu znowu ukłon w stronę Traktatu Wersalskiego. Wiemy, że właśnie w jego wyniku takie państwo w Europie powstało. Domaga się przy tym znacznie większej autonomii dla samej Chorwacji. Jeszcze w 1928 roku, kiedy sprawuje funkcję parlamentarzysty, planuje rozpoczęcie wielkiej chorwackiej rewolucji. W tym celu grupuje wokół siebie prawicowe bojówki. No, oczywiście bojówkarze mieli bardzo zbliżone do Pawelicza poglądy, ale jak się w przyszłości okazało, mieli też bardziej radykalne niż on przekonania. W roku 1929 po zawieszeniu konstytucji przez Króla Aleksandra I, Pawełicz ucieka do Włoch, gdzie zakłada faszystowską organizację Ustaszów. Moi drodzy, Pawełicz opowiada się za niepodległą, autonomiczną, katolicką Chorwacją. No i tutaj wspomnieć trzeba o stosunku Ustaszów, czy też Ustaszy, bo i takie sformułowanie jest poprawne, do. Kościoła katolickiego, źle pojęty katolicyzm, stał się podstawą nacjonalistycznego programu tego ugrupowania, który otwarcie mówił, że program o konieczności eksterminowania elementu etnicznie różniącego się od Chorwatów. Mówiąc wprost, Chorwacja, w myśl ugrupowania Ustaszy, miała być tylko dla Chorwatów. Organizacja była odpowiedzialna już w tamtych czasach, w tych początkowych oczywiście czasach swojego funkcjonowania, za kilkanaście zamachów bombowych w jugosławiańskich pociągach oraz za wybuch no, współcześnie mało znanego i mało kojarzonego, nieudanego dla nich powstania w Welebicie. Moi drodzy, trzeba tutaj powiedzieć, że oczywiście Pawelicz działał ze swoją organizacją, ale mógł liczyć też na wsparcie innych, na wsparcie innych bojówkarskich organizacji nacjonalistycznych. Bardzo mu pomogło w jego, powiedzielibyśmy, terrorystycznej, nawet działalności wsparcie. W cudzysłowie logistyczne, wrogów Królestwa Jugosławii, czyli Włoch, Węgier, Bułgarii oraz najstarszej organizacji terrorystycznej w Europie, czyli wewnętrznej macedońskiej organizacji rewolucyjnej. W 1934 roku współorganizował Pawełicz wraz ze wspomnianą już przeze mnie macedońską organizacją terrorystyczną zamach. Zamach w Marsylii. W wyniku tego zamachu, co ciekawe, możemy dzisiaj odnaleźć w internecie fragmenty kronik filmowych pokazujące. Sam moment zamachu. Jest to ewenement dla historyków i nie tylko dla historyków. W wyniku tego zamachu przeprowadzonego w Marsylii zginął wspomniany już przeze mnie król Jugosławii Aleksander I oraz towarzyszący mu wtedy w przejeździe samochodem, otwartym samochodem, ówczesny minister spraw zagranicznych Francji, Louis Bartaud. Moi drodzy, Pawełicz otrzymuje za to wydarzenie za ten zamach za organizację tego zamachu dwa zaoczne wyroki śmierci jeden wyrok śmierci otrzymuje we Francji natomiast drugi w Królestwie Jugosławii No i co się dzieje z tym z tą personą, tak byśmy go określili, od roku 1937 Pawelicz jest internowany we Włoszech, co było konsekwencją pewnego rodzaju ocieplenia stosunków na linii Rzym-Belgrad. W roku 1941, a zatem jesteśmy już w latach II wojny światowej, sytuacja zmieniła się w sposób diametralny. No, wynikało to oczywiście z tego, że Włochy bardzo mocno zaangażowały się w prowadzenie działań zbrojnych, oczywiście ramię w ramię z Niemcami. No i Włochy angażują się w tamtym czasie, jak wszyscy doskonale wiecie, w kampanię bałkańską. W kwietniu 1941 roku wojska włoskie i niemieckie rozpoczynają zmasowany atak na Jugosławię. Pawełicz Postanawia wtedy wykorzystać swoją szansę. Widzi, że ten znienawidzony przez niego twór geopolityczny za chwilę dosłownie znajdzie się pod okupacją niemiecką i Włoską, no i wykorzystuje sprzyjające warunki, 10 kwietnia 1941 roku proklamuje utworzenie niezależnego państwa Chorwacji. Następnie, już 15 kwietnia, wyjeżdża do Zagrzebia i ogłasza się przywódcą całego kraju. No tutaj, jeżeli byśmy spojrzeli na źródła chorwackie, to w y, literaturze chorwackiej spotykamy się z określeniem Poglawnik. I tak też do dnia dzisiejszego Pawelicz jest w Chorwacji określany. 25 kwietnia, zwróćcie uwagę na szybkość działania Pawelicza, już swoim osobistym dekretem zakazuje. Wszelkich publikacji hmm, w, pisanych Cyrylicą. Cyrylica była wtedy powszechnie stosowana chociażby przez Serbów, a Serbowie byli przez Pawelicza znienawidzeni, więc nie wolno było hmm, w państwie chorwackim wtedy wydawać niczego pisanego Cyrylicą. Moi drodzy, po przyjeździe do Chorwacji, pamiętajmy o tej dziwnej relacji pomiędzy. Ugrupowaniem Pawelicza a Kościołem Katolickim, więc po przyjeździe do Chorwacji, spotyka się z ówczesnym arcybiskupem Alojzem Stepaniczem, który udziela mu błogosławieństwa. No, jest to dosyć skomplikowana postać. Mówię tutaj o arcybiskupie, ponieważ on bardzo mocno udzielał poparcia ugrupowaniu Pawelicza, natomiast po wojnie. Hmm, Wypłynęły na światło y, codzienne informacje o tym, że starał się ratować chociażby ludność żydowską. Całkiem niedawno został ogłoszony błogosławionym kościoła katolickiego. Po wojnie zresztą, kiedy władza komunistyczna została zaprowadzona w Jugosławii, został skazany, został skazany przez tamtejszy sąd i miał do wyboru dwie ścieżki: albo wyjazd do Rzymu, albo pozostanie w małej podzagrzebskiej parafii, i to wybrał to drugie rozwiązanie. Bardzo kontrowersyjna postać. Jeżeli jesteście jej ciekawi, dajcie znać w komentarzu, poruszymy tę kwestię w jednym z najbliższych. Odcinków naszego programu. Ale wracamy do Pawelicza, ponieważ 18 maja 1941 roku Poglawnik, czyli przywódca, zostaje przyjęty na audiencji w Watykanie przez ówczesnego papieża Piusa XII, który także udziela mu błogosławieństwa. Więc widzicie, no, dosyć kontrowersyjne zachowanie duchownych, i to duchownych nie byle jakich, ponieważ z jednej strony arcybiskup zagrzebia, z drugiej strony sam papież. Moi drodzy, 6 czerwca 1941 roku spotyka się, wydaje się, ze swoim największym sprzymierzeńcem, powiedzielibyśmy wręcz idolem, Adolfem Hitlerem. Niemiecki dyktator ciepło odnosi się do projektów Pawelicza, sprzyjając wizji wysiedlenia, całkowitego wysiedlenia Serbów z terytorium państwa chorwackiego, no i eksterminacji ludności żydowskiej, która właśnie to terytorium zamieszkuje. Ustasze rozpoczynają zatem, dostając zielone światło od nazistów, ludobójstwo na kontrolowanych przez siebie ziemiach. Są odpowiedzialni za kilkaset tysięcy zabójstw, w tym za bestialskie morderstwa przy użyciu, yy, w cudzysłowie byśmy to określili, wyrafinowanych tortur. Do końca II wojny światowej Pawełicz realizuje swój program polegający na rugowaniu mniejszości. I tutaj należy jasno zaznaczyć, że nie chodziło tylko o mniejszości narodowe, bowiem Pawełicz w swojej dziwnej, chorobliwej Prawicowej, nacjonalistycznej wizji chciał wyrugować wszystkie mniejszości funkcjonujące na terytorium państwa chorwackiego, a zatem mniejszości narodowe wspomniane przeze mnie, ale także religijne, stosuje praktykę ludobójstwa wobec tychże mniejszości w kwietniu 45 roku, kiedy zdaje już sobie sprawę z tego, że no właśnie widmo klęski jest już bardzo, bardzo blisko, a zwycięstwo koalicji alianckiej widać tuż za rogiem, no i zdaje sobie też sprawę z tego, że może mu za to grozić bardzo poważna konsekwencja, chociażby w postaci śmierci, e, opuszcza Zagrzeb i udaje się do Austrii. No więc Powiedzielibyśmy, że ucieka niczym szczur z tonącego okrętu, ale do szczurów jeszcze moi drodzy, za chwilę dojdziemy. Przez krótki czas ukrywa się w tamtejszych austriackich klasztorach z wydatną pomocą katolickich księży. Następnie przedostaje się z Austrii do Włoch, gdzie znajduje schronienie w budynkach należących administracyjnie do Watykanu. Ale największą wisienką na torcie jest to, że przez pewien czas przebywa. Myślę, że w znanej Wam miejscowości, jeżeli powiem o Castel Gandolfo, to z pewnością każdemu z Was przed oczyma pojawi się letnia rezydencja papieża. No i właśnie tam, w Castel Gandolfo, Pawełicz także przebywa. W 1947 roku otrzymuje fałszywe dokumenty załatwione przez biskupa Aloisa Hudala, i w tym miejscu możecie. Odnieść się do jednego z naszych poprzednich odcinków, traktujących właśnie o tymże szemranym biskupie i o słynnym szlaku szczurów, z którego to właśnie Pawełicz także korzysta. Ucieka do Argentyny. Na miejscu zaczyna bardzo prężnie współpracować z reżimem tamtejszego, argentyńskiego dyktatora Juana Perona. Swoją drogą, dajcie znać w komentarzu, czy jesteście ciekawi tej, jakże. Niedwuznacznej postaci, i w tym momencie także zachęcam do tego, poruszymy tę kwestię w jednym z naszych najbliższych odcinków. Moi drodzy, władze jugosławieńskie, tak jak wspomniałem, po wojnie oczywiście zostały tam zainstalowane władze komunistyczne, ale jak historia pokazała, władza jugosławieńska no, nie była tak bardzo sprzymierzona z Blokiem Wschodnim jak w innych państwach tegoż bloku skazuje władza jugosławiańska Pawelicza na karę śmierci. W kwietniu 1957 roku Pawelicz zostaje ranny w wyniku zamachu przeprowadzonego przez Jugosłowiańskie Służby Specjalne. No, Cała historia wygląda wręcz sensacyjnie, bowiem pamiętajmy, że przebywa wtedy w Argentynie i władza, jugosł władza jugosławiańska podjęła decyzję, aby wysłać do Argentyny specjalnie przeszkolonych żołnierzy tylko w jednym celu: aby pozbawić życia Ante Pawelicza. Opuszcza więc Argentynę po pobycie w szpitalu i udaje się do Madrytu, w stolicy Hiszpanii. Umiera. Umiera 28 grudnia 1959 roku z powodu ran odniesionych w wyniku zamachu. Towarzyszy mu rodzina. Jest tam także wystawiony bardzo ekskluzywny jak na tamte czasy pogrzeb pogrzeb tego chorwackiego dyktatora. Do dnia dzisiejszego zresztą na jednym z czołowych i kluczowych madryckich cmentarzy znajduje się piękny grobowiec rodziny Paweliczów. Moi drodzy, na dzisiaj to tyle. Zachęcam Was do tego, oczywiście, byście podzielili się wrażeniami w komentarzach pod tym odcinkiem. Zachęcam do tego, byście nie zapominali o zasubskrybowaniu naszego kanału. Oczywiście, tych, którzy to uczynili, kłaniam się Wam jeszcze raz bardzo pięknie. A wszystkich Was zachęcam gorąco do wyglądania kolejnego premierowego odcinka z cyklu dawno temu.